A mikser to mój kolega, ty go wybierz. A, to Beka on świetnie. 1-1. Dzięki. Fejm ma Kamila Głowa. Ze mną Popo, cześć, wygrany. Cześć, witam. Już jak się czujesz? Pokaż puchar do kamery. Ciężkie. Zmęczony. Siły. Mogę potrzymać? Możesz, czy jest? Faktycznie, waży trochę. Co to, spodenki? Nie. Co to jest? Mogę pokazać. Dobra. To jest moja bluza, aha, w której się rozgrzewałem, okay, ale miała za wąskie rękawy. Co tu się wydarzyło? A ja miałem już zatejpowane rękawice, aha, zaklejone taśmą i mówię tak, nie ma czasu, rozcinaj, rozrywaj, nie? Oh my god. I, no i co? No i rozerwaliśmy bluzę, żebym mógł to ściągnąć po prostu. Nie? No co? No po bluzie. Nie, to nie jest ważne. To nieważne, ważny jest puchar. Powiedz puchar mi. Puchar też nie jest ważny, rzecz materialna. Walić puchar. Tak. Powiedz mi, weszła ta adrenalina, jak wchodziłeś do oktagonu? Jak się czułeś? Adrenalina tak, bo nie czuję się, nic się nie czuję totalnie. Ale miałem. Bez emocji. Miałem pełen spokój. O. Ale faktycznie jak się wchodzi, to się nie czuje, że się dostaje, czy to cios tu, czy coś, nie. Właśnie nie. Miałam o to pytać, czy te ciosy z twojego przeciwnika były wyczuwalne, miksera? Nie, ja naprawdę nie czułem, a teraz czuję, jak się dotykam, że tułem, że dostałem. Tylko pewnie poczujesz. Możliwe, że mnie też tam pouderzał. Ho, daj mi tę pomadkę. Nie bój się. Dzięki. A masz wodę? Dobra, no. Tam stoją wody jak co... A, już ja poszedł. Nie chcę gazowanej, bo... Aha, no są tylko gazowane niestety. No. Dobra. Powiedz mi, jak zamierzasz świętować dzisiaj? Spokojnie, czy nie? No myślę, że tak, bo jestem wycieńczony trochę. To dużo kosztuje, więc raczej nie polecę. W ostry melarz, że tak to nazwę. Czyli nie popijemy dzisiaj? Nie no, coś się możemy napić, nie? Zostajesz na afterze? Nie wiem, czy tu zostaję, ale gdzieś tam pójdę. No. A powiedz mi, co teraz zamierzasz? Masz już na oku kolejnego przeciwnika? Chciałbyś w tym być, czy nie? Nie mam na oku nikogo, mam na oku odpoczynek. Odpoczynek, i wakacje. I regenerację, no. Okay. A powiedz mi, jak wyglądał twój dzisiejszy dzień przed walką? Stresowałeś się? Jakie były emocje? Tak, jak rano wstałem, to się czułem taki niewyspany, zjeść nie mogłem. Czułem, że tak spada na mnie trochę stresu. Ale później to jakoś mi przeszło w sumie. Tak? A kto ci pomagał? Trenerzy? Rodzina? W czym? W mentalu? Tak, mental. Kumple. Miałem operatora swojego. Jest cukier. Cukier, dobra. Uważaj. No. A w jaki sposób ci pomagali? No mówi, że będzie git, zajebiście, nie stresuj się, tylko no, przede wszystkim trenerzy mówią, to tylko głowa gra tak naprawdę. To jak się wchodzi i jakie ma się zamiary, to głowa to jest duża część sukcesu. Czy był jakiś taki moment właśnie w oktagonie, że czułeś, że przegrywasz? Nie czułem się, jak to powiedziałem wcześniej, jakoś mega zagrożony. Wiadomo, czułem, że mogę być w jakiejś gorszej sytuacji. Ale nie miałem takiej, że mówię, o kurwa, może być źle zaraz. Nie, czegoś takiego nie miałem. Ale czułem, że popracował trochę, nie? A jak ty oceniasz właśnie umiejętności miksera? Postarał się czy nie? Nadepłem na coś. Tak, jak najbardziej. Mówię, że to nie była dla mnie taka proste, że wychodzę i go rozpierdalam, tylko musiałem też trochę pokazać od siebie. A uważam, że on się przygotował, nie? Uważasz, że był dobrze przygotowany? Uważam, że był przygotowany po prostu, że trenował, nie? Bo łapał mi nogi, jak kopałem i widać to było, nie? Nie był tak, że nic nie umiał. Bo... A czym cię zaskoczył? No na przykład jak go chciałem kopać, w ogóle się bałem kopać, bo ja tydzień przed walką kopnąłem trenera. Co się stało? Kopnąłem trenera piszczelem w tą kość wystającą w miednicy, nie? I miałem bulwę i tak dalej. I dzisiaj jeszcze zacząłem kopać i drugi trener przyszedł do mnie i mnie zaczął kopać butami po tych piszczelach. Mówił tak, będziecie mnie boleć na walce, a mnie już tak to napierdalało, ta prawa noga. Ale w środku się mniej czuło, kopałem go, mogłem więcej kopać po nogach, a ja starałem się midle, nawet jednego high kicka próbowałem mu tam wyprowadzić.
ale generalnie miałem plan kopać, ale jak już mnie złapał raz drugi, to widziałem, że był przygotowany na te kopy. A był w planach jakiś knockout? Miałeś takie myśli? Albo trenowałeś właśnie na treningach, czy nie? Nie, ja trenowałem dużo motorycznie, kondycyjnie, przede wszystkim też, żeby to wytrzymać. I byłem przygotowany po prostu, żeby wygrać i przetrzymać, nie? Tyle, ile mogę. To jak sądzisz, co zabrakło u Miksera do sukcesu? Nie wiem, no ja byłem trochę wyższy, byłem cięższy. Jakoś nie sprawiało mi większego problemu i nie musiałem tyle siły użyć, żeby go przerzucić czy coś takiego. No miałem lepsze warunki fizyczne, nie wiem czego mu brakło, może trochę więcej, nie wiem, powinien mi zadawać ciosów. On mnie nie kopnął chyba ani razu w ogóle. Albo raz spróbował. Dokładnie nie widziałam tego, nie, ale coś było. Jeszcze nie pamiętam, ale mógł mi okopywać nogę, mógł coś robić. No, ja też mogłem dużo rzeczy więcej zrobić, także to jest no, debiut, nie? Tu wszystko, pewnie. Wszystko można było zmienić. Masz w planach analizować później w domu walkę, co do poprawy, czego mogłeś nie zrobić lepiej, wiesz? Nie wiem szczerze, pooglądam pewnie i zobaczę, bo pewnie nie. Nie wiem jak to wyglądało, pewnie śmiesznie. Oglądasz, weźmiesz popcorn. Tak, no, zamówię sobie maka, że coś sobie pooglądam. Ja całą galę w ogóle będę chciał na pewno obejrzeć od nowa, bo to mało co widziałem z tego. A co sądzisz na przykład o takiej walce na trzech? Wziąłbyś taką propozycję? Że jeden na jeden? Tak, na przykład. No dziwne, bo tak jak to było, że się zmówili chłopacy, czy się nie zmówili na tego lepszego. Dziwne to jest, nie? Jakby fajna, na pewno by to było fajne, jeśli każdy by to podjął jako zabawę i rozrywkę, żeby komuś się to fajnie oglądało, że dwóch się bije, jednemu walisz kopa, drugiemu walisz z ręki, żeby nie było jednostronnie, nie? Tylko żeby to było jako zabawa, nie? Że wygrasz, przegrasz, tam wyjebane. Czyli musiałbyś się zastanowić, czy... No, musiałbym się poważnie zastanowić. A jakby były na przykład dobre pieniądze za to? Co mnie te pieniądze obchodzą? Czyli nie masz parcia na szkło? Nie. Ja się czuję dobrze z tym, co robię, gdzie teraz jestem, wyjebane. To co, gratulacje jeszcze raz w takim razie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy również.